Pamięta ksiądz biskup początek bycia biskupem, swojego bycia biskupem? Tego się nigdy nie zapomina. Zresztą są różne początki początek brany od momentu, kiedy kandydat do biskupa przyjmuje sakrę, a więc święcenia biskupie, ale też początkiem można nazwać ogłoszenie tej sakry biskupiej, zarówno jedno jak i drugie mam żywo w pamięci i, i, i mógłbym nawet operować szczegółami, jak to wszystko przebiegało. Co wtedy ksiądz biskup czuł w momencie, kiedy się ksiądz biskup dowiedział o tym, że taka jest decyzja papieża? Jeszcze wracam do tego pytania, kiedy jest początek. Właśnie tak na dobrą sprawę, to ten początek pojawił się wtedy wtedy w rezydencji prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. Tam zostałem poproszony na spotkanie, bo chciał najpierw mnie poinformować, że papież Jan Paweł II pragnie mnie mianować biskupem i dlatego chodziło mu o konsensus, czy wyrażę zgodę. I to było to pierwsze spotkanie, zetknięcie się z tą myślą, że ja mogę być w ogóle biskupem. A potem były następne etapy. To jest, to jest obowiązek. To nie jest zaszczyt, ale obowiązek. To jest ciężka praca. Ja będę chciał do tego wrócić jeszcze, bo poza tym, co, o czym my wiemy, yy, obserwując tak, wypowiedzi, spotkania episkopatu, yy, celebry, to to jest ciężka codzienna praca. Zresztą co? Ceremoniały łóżybska mówi o tym, że to, że to jest zaszczyt owszem, ale przede wszystkim jest to obowiązek, zadanie, misja. Przejdźmy może teraz do tego rozpoczęcia pracy. Został ksiądz biskup biskupem, a potem został ksiądz biskup jeszcze rektorem seminarium. Tak, ale będę tu jeszcze bardziej szczegółowy. I muszę powiedzieć, że biskupstwo zostało mnie na urzędzie proboszcza. To była parafia wyjątkowa. Zresztą ja muszę powiedzieć, że zawsze byłem na wyjątkowych parafiach. Nie dlatego, że ja byłem, ale dlatego, że te środowiska mnie jakoś fascynowały. To były Bałuty, Najstarsza parafia w Łodzi, parafia wiewodzięcia Najświętszej Marii Panny. I ta właśnie mnie zastała ta y, nominacja. Niedługo byłem cały rok, i później przyszła nominacja, czyli nowe zadanie, które mi powierzył arcybiskup, ówczesny biskup y, Władysław Ziłek, pasterz Łódzki. A tym zadaniem było podjęcie się funkcji rektora naszego seminarium. Ja zastanawiam się, jak można było łączyć te dwie funkcje, bo jednak seminarium to jest instytucja żywa, która codziennie ma swoje problemy, trzeba je rozwiązywać, i bycie biskupem jednocześnie, to tak naprawdę, parę miesięcy różnicy dało radę tak wziąć na siebie ten, te, te dwa obowiązki. Yy, można powiedzieć ostatecznie tak, ale ze względu na liczbę biskupów. Wtedy, bo to można mówić nawet o episkopacie łódzkim, on był liczebny. Był pasterz, czyli w środowisku Władysław Ziółek. był senior. Było dwóch biskupów, supragadów, których ja już zastałem i byłem ja, czyli pięć biskupów. I, i, i w związku z tym te wszystkie zadania, które ciążą na biskupie, one były, były rozłożone na tych pięciu biskupów, wszyscy w miarę jeszcze tacy zdrowi, bardzo zaangażowani. I w związku z tym ta posługa w seminarium. Ona nie napotykała na takie trudności, jakie mogłyby być i one potem były po kilku latach, niewątpliwie. Mm -hmm. Ale zresztą jeszcze muszę dodać, że stolica apostolska analizowała to wszystko i doszła do wniosku, że nie można dwóch funkcji łączyć z biskupstwem, mianowicie nie można być proboszczem i nie można być rektorem. I od tego czasu wszyscy rektorzy odeszli, biskupi rektorzy odeszli ze swojej funkcji i także proboszczowie. Ale pięć lat trwała ta... Pięć lat, tak. Czy już wtedy ksiądz biskup interesował się mediami? O, no, mediami też jeszcze wcześniej zainteresowałem się, ponieważ, ponieważ byłem wyznaczony przez biskupa Klepacza na przewodniczącego komisji kurialnej do spraw mediów. To był rok 1965. I od tego czasu już musiałem się niejako z obowiązku tym interesować, ale z tą były także związane liczne spotkania ogólnopolskie ze specjalistami, z biskupami. Można powiedzieć, że to był taki główny impuls, który skłonił mnie do już takiego poważniejszego interesowania się mediami. To przejdźmy zatem do końca lat 80. do początku posługi biskupiej. Jak wtedy wyglądały media? Jakby z perspektywy już 20 paru lat spojrzeć i, i przypomnieć, bo część odbiorców, słuchaczy, widzów nie, nie ma pojęcia, jak wyglądały media wtedy. Jeśli znaczy, chodziło w ogóle o media, no to były jakieś. Media i one były potężne, zwłaszcza te, które były w gestii PZPR-u do 1989 roku, funkcjonowały najlepsze. Natomiast gdybyśmy wzięli pod uwagę media katolickie, no to były, można powiedzieć, resztki. Niewiele ich było, gdy chodzi o tytuły prasowe. Niewiele zresztą władze komunistyczne robiły wszystko, żeby sukcesywnie eliminować te media. Nie mieliśmy w ogóle żadnych mediów elektronicznych, dopiero one. Pojawiły się po 1989 roku. Gdy zaś chodzi o media papierowe, czyli drukowane, no to wiadomo, te media, które były związane z uczelniami, z ATK czy z kulem, no one oczywiście prosperowały i to nawet nie najgorzej. To były po prostu biuletyny albo też fachowe, fachowe czasopisma. Natomiast brakowało właśnie takich pism, które mogłyby. Mogłyby tu bardzo pomóc w religijności, ale szczególnie, szczególnie w pogłębieniu wiary. Były pisma diecezjalne. Ale to były biuletyny. I one były praktycznie niedostępne dla wiernych. Także one spełniały jakiś cel, jakieś zadanie, ale one dotyczyły zasadniczo księży. Te, teraz te tytuły takie biuletynowe są dużymi tytułami ogólnopolskimi, mają swoje edycje diecezjalne i dzisiaj zupełnie inaczej wygląda tak, ta sytuacja. no oczywiście wtedy nie było nawet, nie było też i tych pismy parafialnych. W tej chwili w skali kraju mamy ponad 1500. Wtedy nie było ani jednego pisma, chyba że, chyba, że byli bardzo odważni duszpacerzy, którzy w sposób nielegalny na owe czasy wydawali gdzieś tam w kilku egzemplarzach Jakieś pismo, ja tutaj muszę się przyznać, że jako duszpasterz akademicki w parafii przejapańskiego też wydawaliśmy pismo, ale w oszałamiającym nakładzie ośmiu egzemplarzy, tolle Lege", ale to było poza cenzurą. Na pewno ktoś tam się tym interesował. Natomiast myśmy w to nie wchodzili. Ale sam nakład chyba nie. Ekscytował nikogo i, i, i zapewne nie drażnił. Natomiast była ta świadomość, że można było wydawać na maszynie, na pelurze tak zwanym, yy, za jednym zamachem, wydawać 7 czy 8 egzemplarzy. Teraz początek lat 90., transformacja ustrojowa, i wtedy ksiądz biskup już w episkopacie, jako biskup z kilkuletnim stażem, miał dość odpowiedzialne zadanie, bo zajmował się mediami. A przypomnę, że to był czas, początek lat 90., czas. Chyba takiej pierwszej, bardzo istotnej debaty publicznej, debaty o sprawach, które są ważne dla kościoła. Wtedy katecheza wchodziła do szkół, wtedy była potężna dyskusja na temat aborcji, zabijania dzieci nienarodzonych. To nie były spokojne czasy. Właśnie z perspektywy tych czasów, minionych już, widzę, że ja wtedy no, zostałem oblarowany jakąś wyjątkową funkcją, ponieważ funkcja przewodniczącego Komisji episkopatu do Spraw Mediów była wyjątkowo ważną i niełatwą. Świem twierdzi, że to była jedna z najpoważniejszych komisji wtedy, jakie funkcjonowały w łonie Episkopatów, dlatego, dlatego bardzo cenię sobie właśnie ten wybór, bo zostałem przewodniczącym tej komisji na zasadzie wyboru. Episkopat Konferencja wybrała mnie do tej funkcji, i w związku z tym byłem bardzo blisko tych spraw, które odnosiły się do mediów. Tym bardziej, że wtedy mieliśmy taki zwyczaj, czy nawet taką zasadę, że po każdej konferencji episkopatu zwoływałem redaktorów pism katolickich do Warszawy, było zebranie i była debata, właśnie na te tematy, które pan redaktor wymienił. Zapraszałem też ludzi, którzy mieli najwięcej do powiedzenia, to był albo minister, czy któryś z biskupów zajmujących się właśnie tą problematyką. Także nawzajem byśmy się dokształcali i mieliśmy jakiś przynajmniej w przybliżeniu obraz kościoła, który zmaga się z niełatwymi sprawami. No I to nie były wydumane problemy, bo one, no, rzeczywiście ludzie o tym dyskutowali. Kiedy zaczęła się debata na temat ustawy o ochronie y, życia poczętego, y, to w, w języku, także medialnym, dominało, dominowało pojęcie płód. Dzisiaj dominuje pojęcie y, dziecko poczęte. Wtedy. Y, 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 ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, pamiętając troszkę jak przez mgłę te czasy, że na poziomie języka już toczyła się bardzo trudna rozmowa. Bo trudno było ustalić wspólne nazwy dla pewnych pojęć. Tak, ale już można było mówić, można było pisać. W Sejmie byli ludzie, katolicy przedstawiciele tych dwóch najwyższych urzędów, to znaczy i Sejmu i, i Senatu, którzy. Którzy brali w obronę dziecko nienarodzone. Pojawiły się specjalne organizacje, które dzisiaj jeszcze dają znać o sobie w sposób bardzo wyraźny i bardzo skuteczny. Dużo się zmieniło. Ale jeszcze muszę powiedzieć, że, że u podstawa, właściwie u początku mojej posługi biskupiej na terenie mediów spotkało mnie. No, szczególne zadanie, mianowicie został powołany zespół. Ja miałem kierować tym zespołem, i tak się potem odbyło, który miał pracować z przedstawicielami ówczesnych władz jeszcze komunistycznych przed 1989 roku. Rokiem. Mieliśmy się zastanowić nad tym, jak, w jaki sposób, w jakim zakresie wprowadzić tak zwane okienka do Radia i Telewizji, to znaczy, to znaczy te programy, które byłyby przygotowywane przez katolików, przez odpowiednie zespoły, redakcje. I tak się stało, tak się stało. Po tamtej stronie był znany jeszcze dzisiaj Jerzy Urban. Po tej naszej stronie, to znaczy po stronie Episkopatu. Ja się zajmowałem. Tymi sprawami spotykaliśmy się bardzo często, bardzo życzliwi w stosunku do siebie, no ale były też i sytuacje kłopotliwe. Jerzy Urban życzliwy w stosunku do kościoła? To znaczy w takich sytuacjach bezpośrednich, tak. Wykazywał kulturę. Natomiast pewne sprawy były nie do przeprowadzenia. Potem dopiero udało się na przykład czy władze mają się zgodzić na tak zwane wejście w dzień, tu chodziło o niedzielę, za siódma miał być taki program polegający na pewnej refleksji, refleksji teologicznej czy filozoficznej, która by pomogła wszystkim słuchaczom w jakiś sposób wejść, wejść i skutecznie przeżyć. Ten kolejny dzień, i tu był problem jaki. No, wtedy program pierwszy był emitowany, to znaczy był słuchany na terenach, przynajmniej zachodnich terenach Związku Radzieckiego. I bano się, tak na wszelki wypadek, awansem, co powiedzą sąsiedni nasi przyjaciele, tak zwani. No, ale okazało się, że, że na wszystko jest sposób, i tutaj jeden, jeden argument przeważył, że przecież można by to nazwać nie jakimś programem religijnym, tylko po prostu teologia podczas golenia, na przykład, i to przeszło. Także tamci za wschodnią granicą słuchali i, i mieli pewnie jakąś satysfakcję. To znaczy, myślę o Polakach, którzy tam mieszkają. Ale... I byliśmy pierwszym, właśnie byliśmy pierwszym krajem z demologu, z demologu który, który wprowadził właśnie tego rodzaju okienka, czyli, czyli programy katolickie w radio i telewizji. Były w, też w tych czasach próby nieudane, na przykład próba stworzenia ogólnopolskiego dziennika katolickiego. Tak, ja muszę nawet powiedzieć, ponieważ mnie to powierzono. Ja nie byłem przekonany, teraz mogę powiedzieć, że nie byłem przekonany do tego zamysłu. Tym bardziej, że to chodziło o pewnego człowieka, który no, dysponował środkami, te środki, postanowił jako katolik przeznaczyć na yy, właśnie zbudowanie takiego dzieła. Dziennika, pierwszego dziennika katolickiego po wojnie, przed wojną były te dzienniki, to był pierwszy. I nie udało się, ponieważ no, nie spełnił właśnie ten człowiek pewnych warunków, ale ja nie żałuję. W tych czasach ja nie wiem, czy zdałby egzamin tego rodzaju dziennik. Również dzisiaj mówię, także publicznie, że dziennik prowadzony przez episkopat, czyli dziennik w imieniu episkopatu, redagowany, wydawany. Czy on byłby odpowiednim pismem na te czasy, te problemy i te sytuacje, i te zjawiska, które mają dzisiaj miejsce? Byłby po prostu urzędowym pismem tam nie byłoby prawdopodobnie miejsca na jakieś wyjątkowo mocne wypowiedzi ustosunkowujące się do tych działań, które są przejawem no, jakiegoś usłyszczenia negatywnego czy nawet agresywnego w stosunku do kościoła. Księże biskupie, poza tą działalnością na forum episkopatu, była też działalność w samej Łodzi. Potem po odejściu z seminarium czasu było trochę więcej zadań ogólnopolskich też, ale też w samej Łodzi ubywało aktywnych biskupów. Biskup senior no po pewnym czasie już nie był tak aktywny. Zmarł biskup Kulik, potem... Biskup Bejzy też już nie był tak aktywny, czyli tych codziennych zadań biskupich było dużo i chciałbym właśnie o, o, o to zapytać, jak wygląda taka codzienność biskupia, bo to przecież są wizytacje w parafiach, do których trzeba się przygotować, to nie jest tylko taka wizyta kurtuazyjna, to są konkretne zadania, to są bierzmowania, czyli jest dużo takich rzeczy, o których my, Przeciętnie nie wiemy, bo tu w tej parafii, parafii jest ponad 200 w tym momencie. Jak to wyglądało w, wypad w wypadku księdza biskupa? Tak, ale mnie się wydaje, że, że te czynności, które wspomniał się pan redaktor, one na ogół są znane, bo wszyscy wiedzą, widzą biskupa, że bierzmuje, czy wizytuje. Natomiast są pewne działania, o których w ogóle nie mówi się, na przykład dyżury biskupa w kurii. Kto z, z wiernych wie, że biskup dyżuruje? No Wejdzie o lekarzu, o strażaku, o, 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 o policjancie, ale biskup dyżurujący w kurii, tymczasem były i są i będą zawsze te dyżury liczne spotkania y, z osobami indywidualnymi, ale także, także przebywały różne delegacje w imieniu parafii czy, czy pewnych organizacji, y, zaproszenia y, ze strony osób świeckich do na przykład spotkania się z, z takimi i, i, i osobami, czy przede wszystkim z pewnymi grupami, to zresztą dawało biskupowi zawsze dużo radości, dużo satysfakcji. Ale też indywidualnie cierza, już paserze przychodzą na rozmowę, one bardzo wiele dają. I jestem przekonany, że biskup uczy się swojej diecezji, w której pracuje, poprzez spotkania z prezbiterium, to znaczy z księżmi i, i z osobami świeckimi. Lubi ksiądz biskup te spotkania chyba, bo często podczas innych spotkań dzieli się wiedzą, którą zdobył podczas takich rozmów. Taką wiedzą, której nie ma w podręcznikach, chociażby historyczną. I to z tej historii i najnowszej, i tej troszeczkę wcześniejszej. Tak, nie i dlatego można powiedzieć, że tu pewne moje funkcje się wyspecjalizowały. Na przykład, gdy chodzi o środowiska związane z domami pomocy społecznej. Do dnia dzisiejszego i pewnie to będzie realizowane dalej. Odprawiam Boże Narodzenie dwie pasterki w jednym domu pomocy społecznej, i w drugim. Także i gdzie indziej jestem zapraszany. Dalej, jeżeli chodzi o, o tak zwanych kombatantów, dawniej się tak mówi, ale, ale dzisiaj mówimy o żołnierzach Armii Krajowej. Czy o Sybirakach, czy o tych ludziach, którzy, którzy byli poszkodowani i należeli do tak zwanego konspiracyjnego wojska polskiego. Dzisiaj, dzisiaj tych ludzi jest coraz mniej. Tak się jakoś poukładało. To znaczy, Pan Bóg sprawił, że, że stałem się dla nich jakiś bliższy, może dlatego, że mój ojciec był zawodowym żołnierzem przed wojną. I dlatego jakoś potrafi wszczepić we mnie przynajmniej zainteresowanie wojskiem. No ponadto ponad to, to, że jesteśmy akurat w mieście, gdzie, gdzie wojsko do niedawna jeszcze było obecne i przy dużych okazjach można było tych ludzi spotykać także w Wojskowej Akademii Medycznej. Na jednych uczelniach. I te spotkania dawały bardzo wiele satysfakcji, radości. Ja sądzę, że, że były potrzebne obydwu stronom, mnie i tym osobom, które liczyły na te spotkania. I utwierdzam się w przekonaniu, że, że naprawdę bardzo dużo osób chce się spotykać z już również z biskupami. Czy pamięta ksiądz biskup jakieś najtrudniejsze wydarzenie z tego ćwierćwiecza biskupiego? No, to był rok 1991, najtrudniejsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Dlaczego ona była taka bardzo trudna? Dlatego, że to była pierwsza pielgrzymka w wolnej Polsce. Pewne środowiska przestraszyły się, bo patrzyły na Kościół w sposób jeszcze taki poprzedni, można powiedzieć, delikatnie. Widząc w nim może nie tyle wroga, ile, ile jakiegoś bardzo poważnego konkurenta, gdy chodzi o zdobycie ducha narodu czy klasy robotniczej. I dlatego ta pielgrzymka była najtrudniejszą ze wszystkich. Atakowano Jana Pawła II, II przed przyjazdem w sposób niezwykle zajadły, powiedziałbym nawet, i w sposób taki, który który dotykał tego papieża, on był bardzo wrażliwy, wszyscy wiemy. A tu w różnych czasopismach, także i w mediach elektronicznych była mowa o tym, że niestety to jest trwanie nie pieniędzy, można byłoby za te pieniądze, które miały posłużyć jako środki do stworzenia właściwych warunków dla tej pielgrzymki, można byłoby te pieniądze przeznaczyć na biednych, na osoby niepełnosprawne, Papież to bardzo przebolał, bardzo. I dlatego najdłuższa przerwa między pielgrzymkami to była właśnie wtedy, po 1991 roku. I Dał wyraz nawet temu swojemu uczuciu. Między innymi w Olsztynie, gdy przemawiał, to był czerwiec, 6 czerwca, w swoim przemówieniu mówił o odpowiedzialności za słowo że słowem można zniszczyć, że słowem można dokuczyć. Tam po raz pierwszy mówił o yy, propagandzie szeptanej. Po raz pierwszy żaden z papieży nie mówił o propagandzie szeptanej. Tam powiedział Jan Paweł II. Po rzeczywiście uruchomiono tę propagandę szeptaną. Może yy, no, nie, żeby yy, storpedować tę pielgrzymkę, tylko żeby jak najmniej osób wziął udział w tej pielgrzymce i to niewątpliwie jakiś wpływ negatywny miało. I tutaj mieliśmy poważne problemy, gdy chodzi o naszą komisję Biskup do Mediów. W różny sposób wyrażaliśmy swoje niepokoje, także gdy chodzi o, o te ośrodki, które właśnie atakowały papieża w sposób niewybredny że w ogóle zgodził się na realizację takiej pielgrzymki. Księży biskupie, to dla kontrastu najradośniejszy moment. Najradośniejszy to oczywiście, ale jeszcze nie byłem wtedy biskupem. A to właśnie trzeba znaleźć, to zapewne pielgrzymka papieża w Łodzi, ale z okresu bycia biskupem. No było sporo takich. Ja muszę powiedzieć, że gdy chodzi o warstwę, o warstwę duszpasterstwa, czyli mówimy biskup, to pasterz i nauczyciel. No to wiadomo, każda, każda jakaś wyjątkowa celebra, kiedy święciłem przyszłych kapłanów czy diakonów, to jest najwyższego rzędu radość. No ale kiedy bierzmowałem tłumy, to przecież były takie przypadki wtedy, duże parafie, że było ponad tysiąc osób do bierzmowania. To była wielka radość, pięknie przygotowani wszyscy. Ale była też i ta płaszczyzna konferencji episkopatu. Ja tutaj miałbym kilka takich przeżyć wyjątkowych, które mnie i zaskoczyły, ale jednocześnie dawały mi pełną satysfakcję, Miałem ten wybór, o którym wspomniałem, gdy wybrano mnie na przewodniczącego Komisji Episkopatu do Spraw Mediów. Dalej, gdy wybrany zostałem jako delegat episkopatu Polski do udziału w Synodzie Biskupów, to było dla mnie i wyzwanie jakieś wyjątkowe, szczególne, ale też i satysfakcja, że znalazłem się właśnie w tej szóstce. Po siódmym był ksiądz Prymas, który yy, przewodniczył naszemu zespołowi. Od Prawacz jako przewodniczący konferencji poza wyborami. No i wreszcie w tym roku, a właśnie w ubiegłym roku, to już jest ubiegły rok, kiedy Episkopat, konferencja episkopatu wybrała mnie do Rady Stawej. To były takie wyjątkowo radosne chwile, w pewnym sensie nieoczekiwane, dające wielką satysfakcję, ale będące także i takim impulsem do dalszego działania. Gdy chodzi o płaszczyznę, o płaszczyznę konferencji biskupatów? Książę biskupie, wezwanie biskupie to jest taki program, który sobie każdy biskup wybiera na samym początku. Jak ksiądz biskup swoje wezwanie odnosi do współczesnych czasów, do tego, co się dzieje dzisiaj? Może powiedzieć, że niedługo szukałem tego sformułowania, bo chciałem, żeby, żeby ta moja dewizja biskupia była taka praktyczna dosyć. Żeby ona mnie mobilizowała do pracy, żeby pomogła mi w kształtowaniu najważniejszych postaw. ale jednocześnie, żeby była zauważalna w kontaktach z ludźmi. I ona została sformowana podczas rekolekcji, które odbyłem przed sakrą Biskupiem, A odbywałem je na Jasnej Górze. I wtedy tam ona się pojawiła. Ale sądzę, że nie zawsze nie zawsze byłem zadowolony z realizacji tej mojej formuły, mojej dewizy, dlatego wciąż korygowałem i nadal koryguję realizację tej, tej dewizy, bo ona nie jest łatwa. Być dzisiaj cierpliwym i być w, w sposób taki życzliwy, a więc kochać wszystkich, to nie jest zadanie łatwe, ale zawsze liczę na Ducha Świętego, który biskupowi w sposób szczególny po. Mogę powiedzieć po takiej linii nawet, że sam biskup udziela tego Ducha Świętego w Sakramencie Bierząc Bania, więc może liczyć na jakiś przywilej i na jakąś większą ławskę z jego strony i pomoc.